Jarosław Kaczyński będzie miał prawdziwy dylemat. Prezes PiS jest w trakcie wybierania polityków swojej partii, którzy mają reprezentować Polskę w Brukseli. Jednym z najbardziej zainteresowanych wejściem w struktury Parlamentu Europejskiego jest Dominik Tarczyński, który bardzo naciska szefostwo klubu na wpis na listy wyborcze. Jak zachowa się były premier? Jarosław Kaczyński będzie miał o czym myśleć. Były prezes Rady Ministrów jest ostatnio w trakcie ustalania list do Europarlamentu, które mają zapewnić zwycięstwo obozowi władzy i być rozgrzewką przed elekcją parlamentarną. Jak się okazuje, listy ugrupowania mają być przepełnione znanymi nazwiskami polskiej polityki. Czy szef PiS zdecyduje się na umieszczeniu na listach Patryka Jakiego, Dominika Tarczyńskiego i Joachima Brudzińskiego? Jarosław Kaczyński będzie miał się nad czym zastanawiać. Kogo szef PiS wybierze do Europarlamentu? O tym, że szef Prawa i Sprawiedliwości nie ma łatwego zadania, świadczy fakt ilości nazwisk, które mają pojawić się na listach ugrupowania parlamentarnego w wyborach do Europarlamentu. Jedyną pewną osobą na listach może być była premier Beata Szydło, która pomimo tego, że jasno deklarowała niechęć do brukselskich elit, teraz sama będzie miała okazję zakosztować międzynarodowej polityki. Prezes PiS liczy na to, że to właśnie ona uzyska rekordowy wynik w całej Polsce. Wielką zagwozdkę dotyczącą składu list były premier ma względem innych znanych twarzy ze swojego ugrupowania. Chętnych do objęcia mandatu w Brukseli jest wielu, a wśród nich są tak znane nazwiska jak Patryk Jaki, Dominik Tarczyński czy Joachim Brudziński. Jak będzie wyglądał skład list PiS? Pomimo tego, że jak na razie na Nowogrodzkiej w Warszawie trwają jeszcze negocjacje dotyczące składu list, to swojego wydaje się pewien Patryk Jaki, który o uznanie wyborców postara się walczyć z numerem 3. Na listach w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Dominik Tarczyński natomiast przewidywany jest przez prezesa PiS na trzecią albo czwartą pozycję w tym samym okręgu, więc niewykluczone, że to właśnie z nim Jaki będzie musiał rywalizować o swoje miejsce. Nieoficjalnie mówi się o tym, że pochodzącemu z PiS parlamentarzyście wystarczyłaby pozycja numer 4 na listach, ale Jarosław Kaczyński bardziej skłania się do zaufania posłowi z Kielc, niż niedoszłemu prezydentowi Warszawy. Jedno jest pewne, taka obsada list Prawa i Sprawiedliwości jest wyjątkowo mocna i były premier będzie miał wiele dylematów przed podaniem oficjalnej informacji dotyczącej składu list,